Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku zrobimy kompletne danie. Co to znaczy kompletne? To znaczy, będzie to pełnowartościowe, treściwe danie, w którym nic nie będzie brakowało. Będą tam ziemniaki, będą tam... A to co będzie, to zapraszam na film, a przekonacie się, co będzie w tym daniu. A uwierzcie mi, danie jest tak wyśmienite, że zjecie je na obiad i zjecie je na kolację. Jest tak naprawdę rewelacyjne w smaku. Także zapraszam na film i jak zawsze po filmie zostawcie łapkę do góry. Napiszcie jakiś komentarz, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli podobają się moje filmy. No i oczywiście nie zapomnijcie o naciśnięciu dzwoneczka, który powiadomi Was o moich kolejnych filmach. A filmy moje są zawsze w niedzielę o godzinie 16 i w środę o godzinie 16, to tak dla przypomnienia. A teraz zapraszam na film i możemy zaczynać. A zaczniemy od przygotowania sobie fileta z kurczaka. Ja tutaj zużyję dwie ćwiartki, czyli można powiedzieć całą jedną pierś z kurczaka. Pierś będę teraz kroił na takie plastry grubości do centymetra, 2 cm w poprzek. Tak, żeby nam wyszły takie fajne plastry. Za chwilę Wam pokażę. Już tutaj dokończyłem. O, takie coś musi nam wyjść. I tak skrawamy dwie ćwiartki z fileta z kurczaka. I jak widzicie, ja już mam kawałki ładnie pocięte. Co teraz zrobię? Teraz wszystko trochę posolę. Posypię troszeczkę majerankiem, dam odrobinę pieprzu. Oczywiście przyprawy dajecie według swojego uznania. Każdy może dać swoje przyprawy, jakie lubi. I jeszcze na koniec posypię tutaj czerwoną, słodką papryką. Co teraz zrobię? Teraz delikatnie rozklepię sobie tą stronę, którą właśnie tutaj doprawiłem. I tak samo zrobię później z drugiej strony. Przerzucę na drugą stronę, doprawię tak samo i też z tamtej strony delikatnie je rozklepię. Mocno tego nie rozklepujemy, tylko troszeczkę. I ja już mam z drugiej strony też przyprawione i znowu delikatnie rozklepię z tej strony. Dlaczego tak robię, że przyprawiłem przed rozklepywaniem? Bardzo lubię tą technikę, bo podczas teraz rozbijania wbijam przyprawy jeszcze głębiej w to mięso. I smak tych przypraw przeniknie jeszcze głębiej do tego mięsa. I tak w zupełności wystarczy. Mocniej tego rozklepywać nie musimy. Teraz co robimy? Teraz posmarujemy to musztardą. Bierzemy musztardę i nakładamy po trochu na każdy kawałek. I musimy tak to na każdym kawałku dobrze rozsmarować. Musztardę możecie dać pikantną. Możecie dać jaką tylko lubicie. Zapewniam Was, tak przygotowane mięso będzie w smaku rewelacyjne. Uwierzcie mi, nie pierwszy raz to robię. Metoda bardzo sprawdzona. I ja mam tutaj z jednej strony rozsmarowane. Teraz przełożymy sobie to do naczynia. A do naczynia będę przekładał w ten sposób, że stroną niesmarowaną z musztardą kładę na tą część, gdzie już jest posmarowane musztardą. I tak zrobię z każdym kawałkiem. I ja mam tutaj przygotowane. Teraz odstawiamy to na bok, a my teraz przejdziemy, sobie przygotujemy kapustę. Ja dzisiaj tutaj użyję kapustę kulwrap. Tak ona się nazywa. Ona jest bardzo krucha. Ja tutaj specjalnie Wam przekroiłem kawałek, żebyście zobaczyli, jak ona w środku wygląda. Proszę zobaczyć. Ona nie wygląda tak jak nasza tradycyjna polska twarda kapusta. Ona jest dużo lżejsza i bardziej krucha, ale uwierzcie mi, nadaje się do tej potrawy wyśmienicie. Kapustę musimy sobie pokroić. Ale nie musimy jej też jakoś mocno szatkować. Ja to będę robił, zaraz Wam pokażę. Po prostu na takie kawałki, jak teraz tutaj właśnie widzicie. I tak skroję sobie całą taką jedną kapustę. Kapustę mam posiekaną, przełożyłem sobie do dużego naczynia. Co teraz będziemy robić? No teraz, jak już widzicie, mam tutaj przygotowane suszone pomidory. Pomidorów mam tutaj około 200 gram i pomidory, jak jest mniejszy kawałek, to go zostawiam. Jeżeli jest większy, przekrawam go tylko na pół. Oczywiście możecie też pomidory pokroić sobie na jeszcze mniejsze kawałki, ale ja do tego dania preferuję właśnie w takich kawałkach, bo później, gdy odnajdę taki kawałek już ugotowany ze wszystkim, to jest on bardzo smaczny. I tak skrawam tutaj wszystkie pomidory, które mam. No i pomidorki mam skrojone. Teraz w następnej kolejności pokroimy sobie cebulę. Cebulę tutaj zużyję
3 średniej wielkości cebule. I cebulę nie przekrawam, tylko kroję od razu w prążki. Tutaj twarda część odkrojona i kroję w prążki o grubości do centymetra. Już Wam tutaj pokazuję. O, takie prążki kroimy do centymetra. I ja tak skroję sobie tutaj 3 cebule. Cebulę mam skrojoną. I teraz pozostało nam tylko przygotować ziemniaki. Ziemniaka musimy tylko obrać i ziemniaka za chwilę będziemy kroić. Ziemniaka mam obranego i ziemniaka w ten sam sposób. Po prostu robimy talarki tej samej grubości co cebula do centymetra. Mogą być oczywiście trochę grubsze. Proszę bardzo. I ziemniaki takie. No i ja ziemniaki mam swoje pokrojone. Tu już mam wszystko przygotowane. Co jeszcze będziemy potrzebować? Ja tutaj dam suszone gruszki. Jeżeli nie macie suszonych gruszek, możecie dać suszone owoce, a możecie też dać suszone śliwki. Jeżeli nie macie żadnych suszonych owoców, dajemy zwykłe surowe jedno jabłko, albo dwa jabłka, albo zwykłą surową gruszkę. Ja dzisiaj to robię na suszonej gruszce. Teraz mamy wszystko przygotowane. Teraz bierzemy duży garnek i zaczniemy to wszystko układać. No i jak widzicie, wszystko mam przygotowane. Teraz garnek do garka na spód. Kładę 3 kostki masła. Mniej więcej dałem tu tego masła około 150-200 gramów. Teraz na to masło w pierwszej kolejności wysypię trochę kapusty, ale nie całą. Kapusty daję tylko trochę, bo tutaj będziemy robić wszystko, będziemy to przekładać. Kapustą zasypuję masło. Teraz wrzucimy trochę cebuli. Cebulę mam dodaną. Teraz na cebulę położymy trochę mięsa. Mięsa oczywiście też nie dajemy całego, bo zrobimy jeszcze jedną warstwę. Mięso, jak widzicie, mam już położone. Teraz znowu posypię trochę kapustą. Tak, żeby tylko zakryć mięso. Teraz na kapustę posypuję suszone pomidory. I daję kilka suszonych gruszek. Możemy to trochę sobie teraz ubić. Znowu przysypię to kapustą, ale tu już naprawdę niedużo, tylko trochę. I teraz układamy ziemniaki. Ziemniaki układamy jeden przy drugim, tak żebyśmy zapełnili całą tutaj część tej wolnej przestrzeni. Ziemniaki mam dodane. Teraz na ziemniaki dodaję resztę cebuli. Cebulę mam dodaną. Teraz na cebulę daję mięso. Oczywiście tutaj kolejność układania też możecie zrobić swoją. Nie ma to raczej większego znaczenia. Mięso mam już całe dodane. Teraz posypię znowu kapustą. I oczywiście dodam pozostałe suszone pomidory i suszone gruszki. Gruszki dam tutaj wszystkie, które miałem przygotowane. Znowu możemy to trochę ubić i wykładam resztę ziemniaków, które tutaj mam. I akurat te 3 ziemniaki mi tutaj wyszły idealnie. No i zostało mi wysypać ostatnią część kapusty. Kapustę mam położoną. Teraz możemy tutaj na górę jeszcze wsypać trochę soli. Wcześniej tego nie robiłem. Mięso mieliśmy doprawione, więc ja teraz tylko posypię sól na samej górze. I nasz garnek mamy przygotowany. No i teraz na koniec pozostało mi tylko wlać tutaj trochę soku pomidorowego. I wlewam go tutaj naprawdę nie za dużo, tylko pół szklanki do smaku. Sok mam wlany. Teraz przykryję garnek. I wstawiamy na gaz i zaczynamy gotować. No i ja mam tutaj już u siebie wstawione na gazie. Teraz zaczynam to gotować. Będę to gotował
około 45 minut. Kapusta jest bardzo krucha, bardzo szybko zmięknie. Mięso też dużo czasu nie potrzebuje, bo mamy tutaj fileta z kurczaka, więc ten czas też będzie trochę krótszy niż w przypadku na przykład, gdy robiliśmy żeberka. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście filmu z żeberkami w kiszonej kapuście, zapraszam na mój kanał. Odnajdziecie tam film pod tytułem Danie z jednego garka. Wyśmienite żeberka w kiszonej kapuście w wspaniałym sosie. Naprawdę polecam, bo warto ten film obejrzeć. No to my teraz czekamy i wrócimy za chwilę, jak nam to się wszystko ugotuje. 50 minut. Sprawdzimy ziemniaka. No ziemniak mięciutki, kapustka mięciutka, więc tutaj wszystko będzie już idealne. Za chwilę wyłożymy to na talerz i zaprezentujemy, jak to smakowicie wygląda. No i gotowe. No proszę zobaczyć. Ziemniaczki, gruszka, kapustka, tu oczywiście mamy mięsko, no i suszone pomidory. Zobaczcie, jak to smakowicie wygląda. Tu się takie zapachy unoszą, że ja już nie mogę wytrzymać, muszę kończyć szybko, bo to jest po prostu poezja to, co tutaj dzisiaj mi wyszło. Mam nadzieję, że Wam się przepis podobał, że przyda się niejednemu z Was. Bardzo szybkie danie, proste i wszystko w jednym garku zrobiliśmy. No, opcja myślę, mi się wydaje wyśmienita. Jeszcze raz zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jeżeli podobają się moje filmy. Zostaw łapkę do góry, zostaw jakiś komentarz pod filmem. No i zapraszam na moje kolejne odcinki. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!